Czyli tutaj, proszę Państwa, co dotyczy Uniwersytetu Warszawskiego, to wyświęcił Jan Paweł II, prawda? Uniwersytet Warszawski, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. A tam, proszę Państwa, jak pojadą Państwo, ale to jest 200 km do Anglo-Ameryki, Białystok, no to tam jest Uniwersytet Podlaski i tam wyświęcił go Sawa. Sawa, Sawa. Także proszę Państwa, zapraszamy tam do Ameryki, Białystok. I tam będzie tutaj ta zakonnica, ona się patrzy, czy te mury są obskrobane i kto to by mógł zrobić, bo tam już jedna sprząta, jedna już zamiata. Ale tu właśnie, tu, kto to załata? Szarytka szła. Widzicie Państwo, te szarytki, to one praktycznie to na Boga nie wierzą, bo dlaczego? Dlatego, że one muszą czystość pilnować, czyste podłogi mają być, lśniące. No to to przypomina właśnie te groby faryzejskie, groby pobielane z 23 rozdziału Ewangelii Mateusza, od Matwieja, proszę Państwa, nasze kochane. Także zapraszam i buziaczki przesyłam, proszę Państwa. No już. Niech to jedzie. Co to będzie, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro Concita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Już jesteśmy, proszę Państwa, w UW. Tak ciepło, ale nie jest za bardzo ciepło, bo jest zimny wiatr, jak w lecie, gdy nadaje nasze radio Concita. Zapraszam serdecznie. No i że te buziaczki przesyłam. Всего хорошего, Тамара. Желаю сибирского здоровья. Ну и что, и что. И кавказского. Да, Галиция. Także zielone ogrody wiszące. I po co ten ochroniarz tam stoi? Ci ochroniarze to mówią szatni dziewczyny, że takie komuchy tak nieciekawie się tu prezentują w tej bibliotece. No i pilnuje wejścia do ogrodu. Przecież tam w tym ogrodzie nic nie ma. Tam kiedyś był bankiet i była stara pani dyrektor. No i co, był bankiet, byłyśmy na tym bankiecie. Nic, a tutaj te szarytki chodzą i pilnują grobów powielanych. Szarytki, szary budynek. Szare krakowskie przedmieście, szare wszystko, szare, no i oczywiście nie nowe, tylko stare. Nowy to jest tutaj ten gmach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, dlatego tu chodzę.